Oblicz odległość między punktami A o współrzędnych minus 6, 5 oraz B o współrzędnych 4, minus 3. Oznaczmy współrzędne punktu A. Pierwsza współrzędna to jest x, druga y. Punkt nazywał się A, więc dodajmy indeksy A. Tu mamy w punkcie B pierwsza współrzędna x, druga y. Dodajmy indeksy B, bo był to punkt B. Wykorzystajmy wzór na odległość między punktami A i B. Mamy pierwiastek. W pierwszym nawiasie odejmujemy od siebie współrzędne x-owe. Przy czym robimy to w kolejności od końca odejmujemy początek, czyli od współrzędnej x-owej punktu B odejmujemy współrzędną x-ową punktu A. Czyli u nas mamy xb minus xa do kwadratu. A w drugim nawiasie odejmujemy od siebie współrzędne y-owe. I również od końca odejmujemy początek, czyli yb minus ya. Podstawmy nasze dane, czyli długość odcinka AB będzie wynosiła xb to jest u nas 4, xa to jest minus 6, więc mamy minus minus 6, czyli to nam daje plus 6, yb minus 3, ya 5 i do kwadratu. Dostaniemy 4 plus 6 to jest 10, czyli mamy 10 do kwadratu. Minus 3 minus 5 to jest minus 8 do kwadratu. Czyli długość odcinka AB wynosi 10 do kwadratu daje nam 100. Minus do kwadratu daje plus 8 do kwadratu 64. Czyli dostaniemy pierwiastek 164. Możemy jeszcze zrobić rozkład na czynniki pierwsze liczby 164. Wiem, że jest to liczba parzysta, czyli dzieli się na 2, dostaniemy 82. Dalej parzysta dzieli się na 2, dostaniemy 41. 41 jest liczbą pierwszą, więc dzieli się przez jedynkę i przez samą siebie, więc możemy zapisać to w postaci dwie dwójki dadzą nam dwójkę przed pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem zostanie liczba 41.